Hej wszystkim, witam Was w nowym filmie. Wybaczcie echo, ale jesteśmy w mojej łazience i chciałam Wam dzisiaj pokazać organizację małej łazienki w bloku. To jest taka standardowa łazienka apartamentowców w bloku, nie wiem, nazwijcie to sobie jak tam chcecie. W każdym razie nie jest to zbyt duża łazienka, a ja mam zbyt dużo kosmetyków. Także jeśli macie podobny problem, to zapraszam do oglądania. Może jakieś tutaj moje metody organizacyjne podpatrzycie. Chociaż powiem Wam szczerze, że jeszcze jestem na etapie urządzania się, bo mieszkam tutaj dopiero trzeci, czwarty dzień. No, także jeszcze zakupy w Ikei i wiele innych zakupów przede mną. No, ale tam co nieco udało mi się zorganizować. To może zaczniemy sobie od umywalki. Ja sobie cenię bardzo minimalizm. Czekajcie, oddalę się trochę. I chciałam mieć jak najmniej rzeczy na wierzchu, więc są tutaj tylko nasze szczoteczki, dozownik do mydła i to wszystko. Jak widzicie, mam tutaj tylko dwie szuflady, więc w pierwszej szufladzie mam podzielone tak. Tutaj takie najważniejsze higieniczne rzeczy, czyli pasta do zębów. Też chciałam, żeby to było koniecznie schowane, nie chciałam mieć tego na wierzchu. Tutaj w takim pojemniczku ładnym mam waciki. No i wszystkie rzeczy do zębów, nić, tutaj ten zestaw do wybielania, jedna pasta, druga pasta. Słuchajcie, najbardziej ekskluzywne tampony na świecie, czyli woreczek po bransoletce, nie wiem czy to będzie widać, nie będzie widać, po bransoletce od Michaela Korca i tutaj sobie trzymam tampony. No czy ktoś ma bardziej drogocenny woreczek na tampony niż ja? No chyba nie. Proszę bardzo, brawa za kreatywność. Tutaj patyczki, także takie najpotrzebniejsze rzeczy są tutaj, a z drugiej strony krem z filtrem, ten mój, to urządzonko, jak to się nazywało, wiecie, masażer do twarzy, powiem Wam szczerze, nie chce mi się już tego używać, nie mam na to czasu, chociaż miałam taki moment, że byłam tym zafascynowana i używałam codziennie. Tutaj w kosmetyczce mam takie drobiazgi, które chciałam, żeby były zorganizowane w jednym miejscu, więc stwierdziłam, że sobie to wszystko pochowam w kosmetyczki. Więc tutaj mamy pędzeletę, balsam do ust, krople do oczu, tą maść do nosa, którą Wam polecałam w filmie o tanich produktach z apteki, które polecam, olejek do skórek, żel na blizny i tego typu rzeczy. Tutaj zapas maszynek, szczoteczka soniczna do mycia twarzy, którą używam bardzo, bardzo rzadko i olejek do demakijażu, bo już się nie zmieścił się niestety w pionie, więc tak sobie musi leżeć. No, to jest pierwsza szuflada. Druga szuflada to jest wszystko do włosów i tu są, słuchajcie, suszarki, lokówko suszarka, którą używam bardzo rzadko i najchętniej bym się jej pozbyła, bo po prostu nie jest mi do niczego potrzebna, ale nie wiem za bardzo, co mam z nią zrobić. Może ktoś z Was jest chętny. Prostownica, którą niedawno sobie kupiłam. Pierwsza moja prawdziwa prostownica. Miałam kiedyś jedną taką chyba z 15 lat temu, ale powiem szczerze, że to koło prostownicy nawet nie leżało. Nie, chyba nawet dalej niż 15. Może to było i z 17 lat temu. To był jeszcze początek prostownic na rynku. W każdym razie stwierdziłam, że chcę mieć, słuchajcie, swoją pierwszą w życiu prostownicę, chociaż ja mam z natury proste włosy, ale wiecie, czasami można je tam trochę wygładzić. Szczotki do włosów, olejek do włosów, ten nieszczęsny spray do włosów, który Wam kiedyś odradzałam z Nature Box, nie kupujcie tego, ja już staram się to po prostu zużyć. Maska do włosów z Only Bio, do włosów średnioporowatych, która jest genialna. To jest po prostu tak cudowna maska i przy tym kosztuje tak niedużo, ma dobry skład. Polecam Wam, naprawdę Wam polecam. Szamponu nie polecam, ale maskę bardzo polecam. Ten krem prostujący do włosów Schwarzkopf, tutaj jest wcierka po opakowaniu z Maka. Tam jest jeszcze olejek i keratyna do włosów z Bingo Spa. Także wszystko do włosów. Słuchajcie, ja bardzo, bardzo marzyłam o tym, żeby mieć wannę w mieszkaniu. Takie wieczory z winem, z pianą, domowy spa, maseczki. No po prostu uwielbiam, uwielbiam wannę i to było moje takie kryterium wyboru mieszkania, żeby była w nim wanna. No i tutaj jest taka, wiecie, wanno-prysznic, także idealnie. Tutaj mam płyn do kąpieli, które dostałam od mojej koleżanki, tutaj świeczkę, którą z kolei przywiozła mi moja mama, która była ostatnio w spa w Mielnie, także pokazywałam Wam tą świeczkę na Instagramie, ona pachnie cudownie, może opakowanie nie jest zbyt piękne, szczerze mówiąc, bo jest to taki po prostu zwykły słoik, ale zapach jest, przypomina mi bardzo takie ciasto albo lody cytrynowe.
No coś cudownego, już ją sobie paliłam i to jest właśnie jedna z tych świeczek, którą będę palić, bo w poprzednim filmie Wam pokazywałam dekoracje i tam były też świeczki, które mają być tylko ozdobą, a niekoniecznie służyć do palenia, natomiast ta będzie służyła jako element po prostu domowego spa. Tutaj dozownik na żel pod prysznic z Sinseya. Pokazywałam Wam w ostatnim filmie. Tu jest takie pudełko, które mam z H&M Home. No i tutaj szampony, żel do mycia twarzy, żel do higieny intymnej. No i tak to sobie wygląda po prostu na wannie. Lecimy dalej. Tutaj mam pudełko, nie wiem skąd ono jest, ale tutaj mam jakieś tam rzeczy do włosów, gumki do włosów, no nie było za bardzo na nie miejsca, więc tak to sobie musi stać. Tutaj mam taką półeczkę, na której mam podręczne rzeczy, z których korzystam po prostu na co dzień. Świeczka oczywiście do dekoracji, jakaś sztuczna roślinka. Ta taska jest też z H&M Home, ale już ją miałam w poprzednim mieszkaniu. No i tutaj takie moje podstawowe kosmetyki, które używam na co dzień albo wiecie, gdzieś tam co drugi dzień, czyli mój ukochany produkt, ukochane serum od Estée Lauder, czyli to słynne Advanced Night Repair. Na pewno większość z Was to serum kojarzy. Nowy zakup, czyli tonik, odświeżający tonik z jak się ta firma nazywa? Feel Free. Kupiłam to w Hebe w każdym razie, była jakaś promka. Podoba mi się to eko opakowanie. I pamiętam, że moja mama też miała kiedyś kosmetyki z tej firmy i była z nich bardzo zadowolona. I chyba moja siostra to polecała. W każdym razie to jest taki naturalny tonik, który bazuje na wielu ekstraktach roślinnych. Tam macie ekstrakt z szałwii, z aloesu i z wielu innych roślin. Bardzo ładnie pachnie tak ziołowo. Jeśli lubicie takie naturalne, roślinne zapachy, to jest zdecydowanie coś dla Was. Troszeczkę też pachnie cytrusami. Tutaj olejek do ciała z Victoria's Secret. W ogóle muszę się za niego zabrać, bo używałam go przez jakiś czas. On jest strasznie wydajny. No i potem jakoś tak zostawiłam. No i przez długi czas nie używałam. Używałam balsamów, maseł, a teraz stwierdziłam, że muszę do niego wrócić. Basic Lab, czyli oczywiście firma, którą uwielbiam i szczerze Wam polecam. Polecam ją już od dawna, od czasów Wiednia, to jest moje odkrycie. Zupełnie Wam zapomniałam o tej firmie wspomnieć w ulubieńcach roku, ale no zdecydowanie był to ulubieniec zeszłego roku. Natomiast gdzieś tam już miałam pokończone opakowania pochowane do denka i po prostu jakoś mi wyleciało z głowy. To jest akurat serum z ceramidami. Mam jeszcze serum z retinalem, które stoi sobie w lodówce. Tutaj serum z witaminą C, też używam na co dzień. No i ten krem z Bielendy, który Wam polecałam. Krem z Biedronki za 15 zł. Świetny i na dzień pod makijaż, i na noc. Bardzo, bardzo dobry krem. Tu jest jeszcze sobie taki pojemniczek na odświeżacz i patyczki, ale już nowe patyczki stoją sobie w zapasie. Natomiast te, no, trochę mi się tu gryzą kolorystycznie, więc tam są ukryte, ale zapach jest bardzo ładny. No i jak widzicie, ja nie mam tu za dużo miejsca do przechowywania, bo tak naprawdę mam tylko tą jedną szafkę, w której są trzy półki, z czego, no powiedziałabym, że dwie są moje. Ta najwyższa, do której nie dosięgam, chociaż tak ta szafka jest tak wysoko, że moje 1,60 m niecałe w kapeluszu, no to ledwo tam sięga. Więc jeśli chodzi o pierwszą półeczkę, to mam tutaj kremy od Basic Lab. To są, słuchajcie, nowości, lekka konsystencja i bogata konsystencja. Tej lekkiej jeszcze, przyznam się, nie używałam. Używałam ten o bogatej konsystencji na noc i jest bardzo, bardzo fajny. No tak, niestety mam tutaj trochę naściskane te rzeczy, bo jak widzicie, ledwo się tu mieszczę. Pianka z Organic. W zasadzie to mogę to sobie schować i chyba tak zrobię, że od razu będę sobie tu porządkować. I sobie to odstawię, bo to jest mój zapas. Dopiero jak skończę żel pod prysznic, tą piankę wyjmę. Więc po co mi ma to stać? Tutaj kwasy od Nakomi. Kwas migdałowy i PHA 10%, czyli taki delikatny. A drugi już taki hardkorowy, czyli AHA i PHA 30%. Raz w tygodniu mniej więcej tego używam. Dlatego one sobie tam tak stoją schowane. A przed tym będzie sobie stało Basic Lab. Tutaj gąbeczka do makijażu, no i w tym oto pudełeczku z Sephory mam wszystkie produkty do ust. Czyli jakieś pomadki w płynie, błyszczyki i tak dalej. Też mam tego niestety za dużo. Tutaj stoją sobie pędzle, meteoryty, z tyłu podkłady,
I no i co? I takie rzeczy, które używam na co dzień, czyli dezodorant i płyn micelarny, jeden w zapasie. To jest akurat garnier, ten z aloesem. Muszę przyznać, że bardzo, bardzo ładnie pachnie. Ja do tej pory cały czas kupowałam ten różowy, ale różowego nie było, więc tym razem padło na ten. No i półka powyżej to jest, słuchajcie, cały makijaż. W tym pudełku po kosmetykach ze starej mydlarni mam tak naprawdę większość mojego makijażu, no nie licząc tych produktów do ust. Muszę się jakoś z tym inaczej zorganizować, bo tu jest dramat, co tu się dzieje. Teraz wam pokażę. I tu jest moja mieszanka podkładów, róż, puder, bronzer, cienie, korektor, rozświetlacz, bronzer, tusz do rzęs. O, jak widzicie, zmieniłam tusz do rzęs w końcu. Nie mam tym razem Evaline, ale mam... Przypomniałyście mi o tym w komentarzach i kupiłam ten tusz. Już go kiedyś oczywiście używałam, bo to jest w ogóle bestseller L'Oreala, czyli... jak ten tusz się nazywa? So Couture. Volume Million Lashes. Na pewno go znacie, bo on był bardzo, bardzo znany i lubiany swego czasu. Także muszę tutaj sobie kupić jakąś albo kosmetyczkę, albo jakoś się zorganizować, no bo po prostu to jest chaos straszny. I postanowiłam, że będę jak najbardziej... Oj, paznokieć mi się pobrudził. Jak najbardziej minimalizować tą kolekcję kosmetyków, żeby naprawdę mieć taką totalnie minimalną ilość, z której korzystam na co dzień. Ja nie chcę mieć żadnych dużych zapasów. Ja nie jestem makijażystką, ja nie chcę mieć żadnych dużych zapasów, tylko to, czego potrzebuję. Tu jest, słuchajcie, maseczka z Nakomi, ale jeszcze jej nie używałam. A tutaj z kolei balsam, ulubiony balsam mojego partnera, czyli Mediderm. On ma skórę bardzo, bardzo suchą, więc dla niego to jest hit i on tego używa też od lat. Zapas oliwki Hip. To są takie miniaturki, które dostałam. No i tam są już kosmetyki mojego mężczyzny. No i moja kosmetyczka od Prady, ale że nie miał swojej, to się podzieliłam. No, kosmetyki z Sysdermy, któremu niedawno kupiłam na urodziny. Także tak to się prezentuje. No na pewno trzeba tu jeszcze zaprowadzić jakiś porządek, ale póki co jest jak jest. Bardzo mi się podoba ta tutaj dekoracja z tych kosmetyków, muszę przyznać. Ostatnio sobie zrobiłam kąpiel, odpaliłam sobie tą świeczkę, nalałam sobie płynu do kąpieli. Także słuchajcie, pełen relaks. Także uważam, że jak na te możliwości, to się tu zorganizowałam całkiem nieźle, bo naprawdę, jak widzicie, w tej łazience jest bardzo mało miejsca do przechowywania. Zostaje mi tak naprawdę tylko ta jedna szafka, dwie szuflady, w których też niewiele się mieści, więc moim celem na ten rok jest naprawdę minimalizowanie kolekcji kosmetyków, stawianie typowo na jakość, więc macie tą pewność, że jak ja już Wam będę coś polecać, to to na pewno musi być dobre, bo jak widzicie, ja nie mam 10 kremów, 15 serum i tak dalej, i tak dalej. Chcę mieć naprawdę minimalną kolekcję, ale kolekcję bardzo dobrą, to nie oznacza, że drogą, bo uważam, że w niektóre kosmetyki warto inwestować, a w niektóre nie warto. I w zasadzie o oszczędzaniu na kosmetykach też chcę zrobić osobny film, bo ostatnio trochę sobie ten budżet tak poplanowałam, trochę wzięłam się, może nie że za oszczędzanie, ale za takie lepsze organizowanie swojego budżetu, również pod kątem kosmetyków, bo ja kiedyś na kosmetyki wydawałam naprawdę mnóstwo kasy i mnóstwo tej kasy po prostu szło w błoto, więc teraz staram się planować to o wiele, wiele lepiej. Także tak jak mówię, jeżeli już będę Wam coś polecać, to to na pewno będzie dobre i sprawdzone, bo ja tutaj dużych zapasów kosmetycznych mieć nie będę, chociaż mam jeszcze jedno pudło w garderobie, w którym oczywiście są jakieś tam zapasy i w którym mam też lampę do hybryd, jakieś akcesoria paznokciowe, sprzęt do kawitacji, wszystkie moje depilatory, depilator IPL, którego robiłam Wam recenzję. Więc tego typu rzeczy też muszę gdzieś przechowywać, no to jak widzicie, nie za bardzo to zmieszczę. Także potrzebuję na to osobnego pomieszczenia i osobnego miejsca, bo tutaj już no, za Chiny bym tego nie zmieściła, no chyba, żebym sobie tutaj wystawkę na pralce zrobiła, ale bez przesady. Tak jak Wam mówiłam, ja sobie cenię minimalizm, chcę mieć tych rzeczy jak najmniej i jak najmniej na wierzchu. Ja lubię po prostu jak w kuchni czy w łazience, te rzeczy są gdzieś pochowane. Nienawidzę takiej wystawki gdzieś na wierzchu, no chyba, że jest to ta tutaj piękna
wystawka, która je widok mnie relaksuje, poprawia mi humor, ale to jest, wiecie, co innego. No, a jakieś takie inne brzydkie rzeczy, w ogóle zasada jest taka, ładne rzeczy na wierzchu, brzydkie rzeczy schowane. O, to jest zasada, którą się kieruję, jeśli chodzi o organizowanie rzeczy w mieszkaniu. Jeśli lubicie filmy takie o mieszkaniu, o organizacji, to zostawcie mi łapkę w górę, będzie mi bardzo, bardzo miło i będę też wiedziała, że chcecie więcej takich filmów. Oczywiście subskrybujcie, jeśli chcecie, żeby kanał się rozwijał. Również będę bardzo szczęśliwa z tego powodu i będzie mi miło, bo jak wiecie, jest to moja duża pasja i staram się na to też znaleźć czas gdzieś tam między pracą zawodową a życiem, że tak powiem. No, także dzięki wielkie za oglądanie, do zobaczenia w następnym filmie, a jeśli macie jeszcze jakieś pytania, to zadawajcie i może zrobimy sobie jakieś takie Q&A mieszkaniowe, jeżeli będziecie chcieli, to pytajcie o wszystko, o co chcecie. Jeśli chodzi o mieszkanie, organizację, o jakieś tam inne rzeczy związane z mieszkaniem i może na część z tych pytań. Jeżeli tych pytań będzie sporo, to zrobimy sobie jakieś tam małe Q&A na ten temat. Co wy na to? Jeszcze raz dzięki wielkie za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmie. Pa!